Tym razem, moi drodzy, witam was ze szwedzkiego szpitala. Tak, tak, to nie są żarty, mi też się trafiło. Jak tu wygląda to wszystko od środka? Jak wyglądają sale, jak to wszystko przebiega, jak to jest zorganizowane, wyposażone? Jak wygląda pobyt w szpitalu? Czy jest się czym stresować, czy jest się czego bać? O tym wszystkim w tym odcinku. Zapraszam. Zastanawiając się nad tym, czy w ogóle robić ten odcinek, pokierowałem się tym, że na pewno nie jedna osoba ląduje w szpitalu za granicą. Tak często się w życiu zdarza, że trzeba skorzystać z opieki medycznej. Zapewne znajdzie się wielu, którym się ten pomysł w ogóle nie spodoba. Nie będę tu pokazywał jakichś drastycznych scen ociekających krwią czy tym podobnych historii, bo nie o to chodzi. Nie będę was też zanudzał tym, z jakiego powodu tu wylądowałem i co się zdarzyło. Przyjeżdżając na izbę przyjęć na ostry dyżur, zwany w Szwecji akutem, oczekujemy, że ktoś nam bardzo szybko i sprawnie pomoże. A niestety nie jest to tak w praktyce. Przyjeżdżamy i w pierwszej kolejności, no trzeba może poczekać, może niezbyt długo, i dostać się do pielęgniarki. Pani pielęgniarka przeprowadzi z nami wywiad, bardzo dokładny, szczegółowy. Zbada nam ciśnienie, zbada temperaturę, zleci badanie moczu, jeżeli uzna to za stosowne. Spyta o choroby jakieś genetyczne, dziedziczne, rodzinne, alergie i inne tego typu sprawy. Wszystko skrzętnie zanotuje, zdecyduje o następnym kroku. Przy wizycie z błahym problemem dostaniemy rekomendację, żeby przyjąć Alvedon, i na tym zakończy się nasza wizyta. W moim przypadku było jednak inaczej. Po dobrym pół godziny oczekiwania doczekałem się swojej kolejki do gabinetu lekarskiego. Lekarz, który zadaje ci w kółko jedne i te same pytania, w dodatku takie, na które już ma odpowiedzi na ekranie swojego komputera, potem usiłuje cię w jakiś prymitywny sposób opukując badać, dla mnie to nie jest zbyt poważne, przyznajcie sami. Lekarz, który widzi osobę zwijającą się z bólu, pyta, czy przyjechała samochodem i mogłaby sama udać się do większego szpitala celem zrobienia szerszych badań. Profesjonalizm pierwsza klasa. W takich momentach nasuwa mi się jakaś taka scenka z kreskówki, gdzie ryba uderza kogoś w twarz. Taką rybę przyznałbym temu lekarzowi. Potem dość długa podróż karetką do kolejnej izby przyjęć i tutaj, lądując po godzinie 19, dopiero o 5 rano wylądowałem na sali, w której teraz jestem. Sama podróż przebiegła bardzo spokojnie i sprawnie. Wylądowałem w jednym z największych szpitali w Sztokholmie. Tam z kolei spędziłem kolejne pół godziny, oczekując, aż ktoś się ze mną zajmie, i nawet nie wiedziałem, co mnie czeka. I tak, kochani, zrobiła się godzina już po 22, gdy przyszła kolejna pielęgniarka, robiąc mi kolejne badanie ciśnienia, kolejny pomiar temperatury. Płynęła kolejna godzina, zanim przyszła pani doktor. Minęło kolejne półtorej godziny, doczekałem się swojej kolejki, znów podróżowałem po szpitalu łożem na zupełnie inny oddział na rentgen. Przyszła po mnie bardzo sympatyczna pani pielęgniarka z docelowego oddziału, na którym miałem wylądować. Tam już krótkie oczekiwanie i kolejne zaskoczenie bardzo mi. Bardzo sympatyczne dwie panie pielęgniarki obsługujące rentgen bardzo sprawnie zrobiły badanie. Rentgen bardzo nowoczesny, także badanie przebiegło bardzo, bardzo sprawnie i całkiem sympatycznie. Po rentgenie wykonanym około północy, około 2 w nocy, przyszły wyniki rentgena. I przyszła pani doktor, która mi wyjaśniła, że sprawa jest podejrzana i że zostaje w szpitalu, bo już wiadomo, co się stało. I tak właśnie zdarzyła się okazja do nagrania tego filmu. Po 11 godzinach mojej ciekawej przygody dowiedziałem się, co się stało i co mnie czeka, i zostałem przewieziony do oddziałowego pokoju. Jedyne, co potrzebujesz mieć ze sobą, to szczoteczka do zębów i jakieś wygodne klapy.
Całą resztę dostaniesz na miejscu. Po wejściu do pokoju wszystko zostało mi objaśnione. Pierwsze trzeba było zacząć od prysznica oczywiście, no po tylu godzinach leżenia i męczenia się w bólach bardzo mnie ucieszył ten prysznic. Dostałem takie fajne wdzianko, które wam też pokażę. Specjalne gąbki do kąpieli. Po kąpieli ułożyłem się do łóżeczka. W zasadzie po 11 godzinach mojej niefajnej przygody z izbą przyjęć, z lekarzami i pielęgniarkami, które decydują o twoim losie, jak ci pomóc, czy ci nie pomóc, czy wymagasz wizyty lekarskiej, czy czegoś więcej, dowiedziałem się, że niestety czeka mnie operacja. No trochę blady strach popadł na mnie, nie powiem. Miałem nadzieję, że obędzie się bez pobytu w szpitalu, a już na pewno nie miałem w planach żadnych operacji. No niestety siła wyższa, skoro trzeba, to trzeba i musiałem to jakoś przetrawić. Bardzo sympatyczna pani pielęgniarka, notabene Rosjanka, wszystko mi tutaj objaśniła i pokazała. Wziąłem prysznic, dostałem fajne wdzianko, takie bardzo wygodne, taką stylówę i niestety dowiedziałem się, że na operację będę musiał co nieco poczekać, gdyż nikt mnie nie poinformował, że nie mogę nic zjeść. Czekając na rentgen, zjadłem kanapkę z automatu i to był błąd. Ta kanapka przesądziła o tym, że moja operacja zamiast odbyć się rano zostanie przesunięta na późne popołudnie. Po tych wszystkich przeprawach ten prysznic to było błogosławieństwo. Dostałem kolejne leki przeciwbólowe, znieczulające. Ułożyłem się w tym łóżeczku i to było po prostu coś, czego mi było potrzeba. Chwila spokoju i relaksu jakiegoś po tym całej poniewieraninie. Ranek zaczął się od wizyty lekarzy, od pielęgniarek kolejnych za każdym razem, sprawdzanie ciśnienia, sprawdzanie temperatury, jakieś tam inne jeszcze drobne rzeczy. W końcu przyszedł lekarz, poinformował mnie, że w południu odbędzie się operacja. Dokładnie nie wiadomo o której, gdyż tych ludzi jest jednak sporo, a musiał jednak upłynąć czas od jedzenia. Doczekałem się w końcu swojej kolejki. Po przedstawieniu się pani doktor, która miała operację przeprowadzać, zapytałem tylko, ile to może potrwać. Zostałem uspokojony, że jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, a zanosi się na to, że powinno, to jakieś 3 godziny na stole operacyjnym. Okay. O ile miałem trochę obawy, że może nie zdążę zasnąć głęboko, a może coś, może będę czuł, a może, no nie wiem. Po krótkiej zapowiedzi pani pielęgniarki, że za chwilę zrobię się senny, upłynęło dosłownie 5 sekund, kiedy urwał mi się film całkowicie. Całkowicie z marszu, wyobraźcie sobie. Obudziłem się już przed salą operacyjną, w takim kolejnym boksie, chyba do wybudzania. Obudziłem się o dziwo bez żadnych dziwnych komplikacji, bez jakiegoś utumanienia, już zoperowany. Moje zdziwienie było ogromne, że właściwie to nie czuję żadnego bólu, a czuję całe ciało. Bardzo sympatyczna pani pielęgniarka. Też robiła jeszcze kolejne badania, posprawdzała jakieś USG, jakieś tam temperatury, ciśnienia, czy wszystko jest w porządku. No oczywiście w porządku. Zorientowałem się wtedy, że minęło 2,5 godziny. Po kolejnej godzince oczekiwania wróciłem do swojej sali, do swojego pokoiku na oddziele. A najlepsze było w tym wszystkim to, że mogę już wszystko jeść bezpośrednio po operacji. Samą operację przeprowadzał robot. No szkoda, że nie jestem w stanie wam nic powiedzieć o tym więcej. Tym niemniej po dość długiej operacji obudziłem się tylko z 3 plasterkami, nie pocięty jak sałatka wielowarzywna. Wyobraźcie sobie, co znaczy sprzęt. W normalnym przypadku bym dochodził do siebie miesiącami. Tu bezpośrednio po operacji mogę stać, mogę chodzić. Szwedzka służba zdrowia należy do jednej z najlepszych na świecie, a przynajmniej tak jest oceniana. Na podstawie wszystkich swoich wrażeń z tych izb przyjęć, nie zgodziłbym się z tym, naprawdę. A z kolei już sam pobyt w szpitalu zupełnie zmienił moje zdanie. Mega plusem jest świetne, naprawdę świetne jedzenie. Menu, kochani, wygląda jak z dobrej restauracji. Dorowymi warzywami. Jakieś greckie danie. Macie tutaj jakieś bądź z ryżem i smażonymi warzywami. W legenach. Gluten, jajka, laktoza, proteiny mleczne, soj, ziarno, kompot z jogurtem waniliowym. To coś ma. Tak wygląda śniadanko. Oczywiście opcji jest wiele. Tak, moi drodzy, wygląda jeden z obiadków serwowanych tutaj. Do wyboru.
Dlatego przełożycie polskie wyżywienie w szpitalach, to jest kosmos. Mało tego, tuż po zabiegu, kiedy mogłem już jeść, te dania są po prostu pyszne. Są doprawione, są dobrze zrobione. To nie jest jakaś byle jaka pierwsza, lepsza garkuchnia. Chcecie znać, kochani, czy tak się karmi też w polskich szpitalach? Bo wydaje mi się, że nie. Bardzo miło zaskoczył mnie personel nierdzennie szwedzki, że tak powiem. Złożony z imigrantów w dużej mierze. Opiekowały się mną pielęgniarki, które pochodziły z Ukrainy, pielęgniarka, która pochodziła z Rosji, pielęgniarka z jakichś krajów arabskich. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony jakością usług tych pań. Muszę was przeprosić za światło, ale jest już późno w nocy, więc nie chcę nikomu przeszkadzać ani narażać się na wizyty pielęgniarek, bo domyślam się, że też nie byłoby dobrze widziane nagrywanie tutaj jakichś vlogów czy innych relacji. O ile wiem, że bukując wizytę u lekarza możemy poprosić o tłumacza, który będzie wszystko nam objaśniał w naszym języku, o tyle nie wiem, jak wygląda to w szpitalu. Mówię trochę po szwedzku, więc nie było dla mnie takiej potrzeby, żeby korzystać z tłumacza, ale zdaję sobie sprawę, że są takie osoby, które by potrzebowały. Tym niemniej wiele osób z personelu nie pochodzi ze Szwecji. Są panie pielęgniarki bardzo sympatyczne z Rosji, są panie pielęgniarki z Ukrainy, są panie pielęgniarki z krajów arabskich i podejrzewam, że z wielu, wielu innych. Wspomniałem tylko te, z którymi miałem styczność. Poza tym uważam, że ma to bardzo dobrą opinię szwedzkiej służby zdrowia. Składa się znacznie więcej czynników. Na pewno tu będzie bardzo duże znaczenie miała ilość nowoczesnego sprzętu. Tu mają praktycznie wszystko. I w jakichś dużych, i w jakichś nieśladowych ilościach. Pokoje dla chorych pokazałem wam, jak wyglądają. To w zasadzie jest fajny apartament. Nikomu nie przeszkadzasz, nikt nie przeszkadza tobie, możesz w spokoju pochodzić do zdrowia i w komfortowych warunkach. Właśnie zajrzał do mnie pan pielęgniarz. Podsumowując to wszystko, warto zaznaczyć, że nie ma się czego obawiać, opieka jest naprawdę na wysokim poziomie. Zostajesz zaopiekowany na tyle dobrze, że czujesz się komfortowo, niezestresowany, czujesz, że ci pomogą. Nie spodziewają się wylądować tu w szpitalu, w tym kraju, tym bardziej mi ci przeprowadzanych zabiegów, tym niemniej bardzo na plus mnie to wszystko zaskoczyło. Bardzo na plus. To nie jest tak, że ja żebym polecał korzystanie ze służby zdrowia, bo chyba każdy wolałby jak najszerszym łukiem omijać takie miejsca. To chciałbym wam powiedzieć, że nie ma się czego obawiać, wszystko jest w najlepszym porządku, opieka jest na dość wysokim poziomie i po prostu warto zaufać i podchodzić do tego bez stresu, jeżeli już zdarzy nam się z tej służby zdrowia szpitalnej korzystać. O ile w izbie przyjęć, to odnoszę wrażenie takie, że bardzo chętnie by się ciebie pozbyli, po co przyszedłeś. Odsyłając cię do domu, trzeba jednak naciskać, stawiać na swoim, że się potrzebuje tego czy tamtego i łatwo nie odpuszczać, bo faktycznie można być odesłanym, ale jak już przejdziemy tę izbę przyjęć, to dalej jest naprawdę zaskakująco dobrze. Tym niemniej jednak w samym szpitalu okazało się, że po prostu to jest zupełnie inny świat. Służba zdrowia stoi naprawdę na dość wysokim poziomie, a stres na bardzo niski. Ci ludzie wykonują tutaj naprawdę kawał dobrej roboty. Poza tym mają świetny sprzęt. Mam nadzieję, że tym odcinkiem udało mi się trochę odczarować strach przed szwedzkimi szpitalami. Może udało mi się rozwiać czyjeś wątpliwości. Może dzięki temu odcinkowi ktoś
będzie miał mniejszy stres, trafiając do szwedzkiego szpitala. Serdecznie Was zachęcam do pomocy w rozwoju kanału, a możecie to w bardzo łatwy sposób uczynić, subskrybując, komentując, udostępniając filmy, dając lajki. Jeżeli Wam się podobało, to myślę, że naprawdę warto. Będę Wam bardzo wdzięczny. Kończąc ten odcinek, serdecznie pozdrawiam wszystkich pacjentów, wszystkich szpitali, niekoniecznie tych tylko w Szwecji, ale też i na całym świecie. Życzę Wam naprawdę szybkiego powrotu do zdrowia. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie filmu do końca. Mam nadzieję, że okazał się dla Was przydatny i pomocny. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.